Dobry wieczór. Witamy na kolejnym, miło przywitać nas na kolejnym spotkaniu z cyklu Sail Galicia. Dzisiaj może nie będzie tyle mocno żeglarsko, aczkolwiek nie do końca, bo dzisiejszym naszym gościem będzie Dominik Dopierała, najlepszy instruktor nurkowania, jakiego w życiu miałem poznać. Znasz tylko jednego. Nie, znam więcej. Słuchajcie, co to ma wspólnego związanego z żeglarstwem? No po pierwsze, no co, no Dominik trochę lepiej od nas zna tą dolną część powierzchni wody, tą drugie lustro wody. Jego koledzy po fachu czasami odplątują nasze śruby napędowe z różnych elementów, które złapiemy. A ostatnio jak robiłem podsumowanie, jak uruchamiałem firmę, okazało się, że firma jeszcze nie była zarejestrowana, ale Dominik był jednym po prostu z pierwszych trzech kursantów mojej firmy. Także coś wspólnego, też jest żeglarzem, coś wspólnego ma. Nie przedłużam, oddaję głos Dominikowi. Cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie. Morki w fundacji. Będzie mi miło z Wami spędzić dzisiejszy wieczór. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego dwa projektory i dwa ekrany, bo próbowałem się przygotować rzetelnie do tego wieczoru. Włączyłem swój komputer, który również ma dwa monitory. Zacząłem oglądać materiał. Spędziłem jeden wieczór na oglądaniu materiału z dziećmi na kolanach, które tato, co to jest to, co to jest to. Potem spędziłem kolejny wieczór i stwierdziłem, że nie mam szans przygotować się do tego wieczoru w takim sensie, że wezmę, usiądę, zmontuję specjalnie jakiś film. Nie zasłaniam wam? Dobrze stoję, nie? Zmontuję specjalnie jakiś film, zmontuję specjalnie jakieś rzeczy, więc stwierdziłem, że pójdę trochę na skróty i wybrałem po prostu kilka taśm surowego materiału, oczywiście nigdy prędzej, nigdzie nie wyświetlonych, bo po prostu przyznam się szczerze, że je odkopałem trochę na dyskach. Przerzuciłem to na filmy i generalnie założenie jest takie, że dopóki będę sobie opowiadał wstęp, to ma lecieć zaserwować Wam dysonans poznawczy. Tu się powinny pojawiać jakieś kolorowe rybki, rekiny, żółwie, różne inne, może delfiny, w zależności co tam aktualnie będzie lecieć. Jeżeli mielibyście jakieś pytania do tego, co widzicie na ekranie aktualnie, coś Was szczególnie zainteresuje, możecie mi śmiało przerywać. Jestem przyzwyczajony do tego, że ludzie mi przerywają, jak mówię. Mieszkam z Dobrochną, ona mi prawie cały czas przerywa, więc spokojnie. Tytuł dzisiejszego wieczoru, tak jak Piotr zasugerował, to jest moja droga do wody, moja przygoda z wodą. I tak naprawdę ja nie wiem, kiedy moja przygoda się zaczęła. Nie pamiętam tego momentu, nie pamiętam pierwszych wyjazdów nad akweny. Wiem, bo mam gdzieś takie zdjęcie, ono tam włączymy w międzyczasie, w płetwach masce, że to się bardzo szybko zaczęło. No, mama mówi, że miałem 2 miesiące, chyba wie lepiej. Całe moje dzieciństwo, cały młody okres to są wyjazdy, to są całe miesiące spędzane nad wodą. Ciężko mnie podobno było z niej wyciągnąć, tak mi zostało. Kiedyś nie do końca w to wierzyłem, ale patrząc na moich synów, na to, jak oni dzisiaj, w momencie, kiedy jedziemy nad wodę, nie da się ich wyciągnąć z wody, więc wiem, jak to funkcjonuje. Moja droga do zostania profesjonalistą w nurkowaniu wcale nie była taka łatwa. Uświadomiłem to sobie dopiero parę dni temu, oglądając film Piotra, kiedy opowiadał o 20-leciu Morki, kiedy opowiadałeś, Piotr, o tym, jak ciężko było zostać instruktorem żeglarstwa, z jakim betonem się spotykałeś. Przypomniało mi się, że tak naprawdę dokładnie tak samo było, kiedy ja startowałem. Startowaliśmy równo. W tym samym roku firmy otworzyliśmy, tak, nurkowe. Chociaż ja miałem szkołę nurkowania jeszcze prędzej jedną, tylko wtedy jak gdyby nie rozumiałem całkowicie konceptu i wydawało mi się, że robię to dobrze. Było inaczej. Potrzebowałem wyjechać poza miasto, potrzebowałem wyjechać
nawet poza kraj, nabrać doświadczenia, zobaczyć jak to się robi nie tylko w wąskim gronie, ale jak to robią zawodowcy, jak to robi cały świat. Żeby stać się specjalistą, trzeba się uczyć. W dowolnej dziedzinie, w jakiej byście nie próbowali zostać specjalistami, potrzeba nabrać doświadczenia i potrzeba spotkać na swojej drodze właściwych ludzi, którzy wam pokażą, jak dojść do pewnych rzeczy, którzy was pokażą drogę na skróty. Błądzenie samemu kończy się najczęściej tym, że tracisz czas, marnujesz energię i się zniechęcasz w międzyczasie. Tak jak powiedziałem, moja droga nie była prosta, bo 20 ponad lat temu w naszym kraju nurkowanie komercyjne, czyli takie profesjonalne podejście do nurkowania nie istniało. Były kluby, były organizacje, które robiły to na zasadzie paru kolegów się spotyka ze sobą i nurkuje. Natomiast problem pojawiał się w momencie, kiedy wyjeżdżaliśmy dalej, kiedy wyjeżdżaliśmy w świat. Nie zapomnę mojej pierwszej dalekiej wyprawy na Dominikanę, gdzie będąc już instruktorem kilku federacji, wyciągnąłem swój certyfikat. Oczywiście testowo dałem swój certyfikat i pan mnie zaprosił do basenu, żebym udowodnił, że potrafię oczyścić maskę, bo ten mój certyfikat nie przekładał się jak gdyby na nic. Oczywiście wtedy wyciągnąłem drugi certyfikat, który rozwiązał problem. Zmieniliśmy to w żart, ale to mi dokładnie pokazało, jak niewiele znaczy funkcjonowanie w oparciu o małe środowiska, o małe organizacje, o małe rzeczy. Żeby funkcjonować w nurkowaniu, w mojej dziedzinie, niestety trzeba współistnieć z dużymi federacjami, które są rozpoznawalne, które są, przekładają się na coś. Ja miałem tak, że w momencie, kiedy chciałem zostać instruktorem, udało mi się to, cudem, bo pojechałem na kurs instruktorski i na kursie instruktorskim usłyszałem wtedy, że było nas 12, usłyszałem wtedy, że no, jesteście bardzo dobrą grupą i 3 skończy ten kurs. Szybko przekalkulowałem, że to nie jestem w tej 3, bo nie miałem żadnych znajomości, nikt mnie nie znał. Na szczęście i nieszczęście wydarzył się podczas tego kursu wypadek nurkowy. Uczestnikiem jak gdyby tego wypadku nie była osoba z naszego kursu, ale facet, który dołączył do naszych nurkowań. Dzięki temu uratowaliśmy mu życie. I dzięki temu wypadkowi zostałem instruktorem, bo skoro uratowaliśmy mu życie i byliśmy tak dobrzy, że uratowaliśmy mu życie, no to możemy zostać instruktorem. Oczywiście nie było tak różowo, bo zaliczyłem kurs, skończył się kurs, przychodzi moment odbioru certyfikatu, ja mam wrócić do siebie, mam już przygotowanych kursantów, mam móc ich szkolić, móc wystawiać im certyfikaty. Okazuje się, że jestem dobry, super, przeszedłem kurs instruktorski, ale nie mogę zostać instruktorem, bo nie spełniam, uwaga, warunków wstępnych na ten kurs. Jak powiecie, nie spełniasz warunków wstępnych, skoro przeszedłeś ten kurs? No nie spełniasz tych warunków, bo nie miałem wtedy certyfikatu. Moja federacja nie wystawiała takich certyfikatów nurkowania w suchym skafandrze i pomimo tego, że cały kurs nurkowałem w tym suchym skafandrze, to musiałem uzupełnić swoje portfolio o taki oto certyfikat. To akurat było proste, no ale okazało się, że potrzebuję więcej takich certyfikatów, żeby zostać tym instruktorem, między innymi certyfikat nurkowania podlodowego. No ale ponieważ to było lato, do jakiegokolwiek kursu podlodowego potrzeba było paru miesięcy. Kurs się oczywiście odbył parę miesięcy później. Przez te parę miesięcy nie pracowałem, nie mogłem być instruktorem, nie mogłem szkolić ludzi, których miałem przygotowanych po to, żeby ich wyszkolić. Zrobiłem kurs podlodowy,
na którym notabene nawet do wody nie wyszliśmy, tak, tylko po prostu usiedliśmy w sali, sobie porozmawialiśmy, nie wiem czemu musieliśmy czekać do zimy na ten kurs, co zmieniła sytuacja. Natomiast po tym kursie zostałem instruktorem. I to było moje kolejne zderzenie z kolesiostwem, z rzeczami, które mi się bardzo mocno nie podobały, bo okazało się, że dobra, jesteś instruktorem, no ale masz tam ten jeden koralik, a żeby szkolić zaawansowane kursy, to musisz mieć dwa koraliki. No super, ale ten, żeby zdobyć te dwa koraliki, to muszę jednak tam trochę poszkolić, podziałać, prawda? Więc zacząłem się drapać po głowie. Oni mówią, spokojnie, nic się nie przejmuj. Jest na to bardzo banalny sposób. Ty sobie szkul, prowadź te kursy, rób te kursy jak tam chcesz. I potem przyjedziesz do nas z książeczkami, my ci przybijemy stempelek. Oczywiście wiadomo, że stempelek to nie jest prosta rzecz. Zrobienie takiego stempelka kosztuje. Zwłaszcza przybicie, tak, jednorazowe to nie jest prosta rzecz, żeby przystawić taki stempelek, więc każdorazowe przybicie będzie wymagało jakiejś tam opłaty i tak dalej. No dobrze. Więc rozwiązałem chwilowo swój problem. Zacząłem jeździć, zacząłem szkolić, zacząłem organizować wyprawy zagraniczne. Pojechałem z pakietem książeczek na wycieczkę, bo to wiecie, nie można tego wysłać pocztą, to trzeba pojechać osobiście, taki stempelek załatwić, to nie są proste rzeczy. Pojechałem, okazało się, że super. No ale jak ci tak dobrze idzie, to trzeba ci podnieść opłatę za stempelki. I to była ten moment, kiedy we mnie przekroczyła się pewna granica akceptowalności, gdzie stwierdziłem, że no chyba nie jest dobrze. Jesteśmy w miejscu, w którym powinniśmy być. Dla mnie liczyło się to, żeby być dobrym, żeby funkcjonować, żeby pracować najlepiej jak potrafię, a nie żeby się zastanawiać, gdzie trzeba przedstawić stempel. Moja federacja ówczesna miała taką listę instruktorów, wtedy nie było RODO, więc obok listy instruktorów były numery telefonów normalnie wyświetlone na tym, więc przeprowadziłem eksperyment i zacząłem wydzwaniać po kolei, bo ludzi, których nie znałem oczywiście wtedy. Mówi, słuchaj, jestem Gucio z Koziej Wólki, bo równie dobrze tak się mogłem przedstawić i chciałbym, żebyś mi przystawił stempelek. Ile za takie stempelkowanie? No, tutaj się różne cyferki padały. Nikt mi nie zapytał, kim ja jestem, czy to ma tak wyglądać, czy tak powinny wyglądać szkolenia. Oczywiście udało mi się znaleźć najtańszego, z którym na szybko nawiązałem współpracę, ale to był moment, w którym zacząłem się bardzo poważnie zastanawiać. Miałem już centrum nurkowe, wtedy w Kaliszu na ulicy Staszica. Zbliżała się jesień i rozpoczynało się w Polsce nurkowanie techniczne. Tak? Czyli te głębokie takie nurkowania z wieloma butlami. To był moment, że to nurkowanie się zaczynało. Ja stwierdziłem, że no jak już robić, no wypadałoby od razu zostać tym instruktorem, żeby móc tam szkolić tam głęboko, jak najbardziej w dół. Więc zadzwoniłem do mojej federacji. Mojej federacji powiedzieli, chłopczyku, do piaskownicy. Masz 10 lat, jeszcze co najmniej musisz się zacząć zajmować szkoleniem. Za 10 lat porozmawiamy w ogóle, czy jest dla Ciebie taka możliwość. I to był moment drugi, kiedy stwierdziłem, dobra, basta. Idziemy indziej, idziemy w świat. Nie będziemy się oglądać tutaj na to, co jest na rynku, bo to jest nieakceptowalne. Tak trafiłem na federację, w której aktualnie szkolę. Nie zamierzam jej zmieniać, bo mi pasuje od wielu lat. Jest droga, co mi również pasuje, bo płacę i wiem, za co płacę. Ma określone standardy, materiały są na poziomie, gdziekolwiek nie pojadę w świat, to funkcjonuje i działa. Pojechałem na szkolenie trochę z duszą na ramieniu, bo byłem już instruktorem kilku federacji. Nie wiedziałem, czego się mogę spodziewać.
Liczyłem, że w wodzie mnie nie zaskoczą, że jako tako sobie poradzę, tam tymi płetwami jakoś umiałem przebierać, automaty oczyszczać, maskę do tej pory umiem zdjąć i założyć pod wodą, więc stwierdziłem, że sobie poradzę. I moje zderzenie z profesjonalizmem było przeokrutne, bo nagle się okazało, że ja jako kursant jestem nie po to, żeby udowadniać swoją wiedzę, tylko jestem po to, żeby mi pokazać, jak to się robi, żeby pokazać mi drogę, sposoby, rozwiązania, schematy, systemy uczenia, żeby pokazać profesjonalne podejście do całości. To oczywiście roztrzaskało mi głowę na dwa dni w trakcie tego kursu. Siedziałem, czytałem, wertowałem te materiały, nie wierzyłem, że to może być tak proste, że to wszystko może tak funkcjonować, że to da się zrobić tak zwyczajnie po prostu. Całą resztę mojego szkolenia w systemie zrobiłem najszybciej, jak się dało. To też była na moje pytanie, czy mogę zostać instruktorem trimixowym, odpowiedź brzmiała, jeśli będziesz spełniał standardy, oczywiście. Udało mi się zostać najmłodszym wtedy instruktorem trimixowym w Polsce, jednym z pierwszych na świecie. W wieku 25 lat zostałem instruktorem trimixowym, czyli miałem wtedy uprawnienia do szkolenia nurków na 75 metrów. To były najgłębsze uprawnienia, jakie się dawało robić. I nikt mi tego nie dał za worek ziemniaków, za marchewkę, po prostu raz, że musiałem za to zapłacić, to wcale nie małe pieniądze, a z czym nie miałem problemu, bo to mi pasowało, ale musiałem udowodnić całą masę swoich umiejętności pod wodą. Dzisiaj jestem w tym miejscu, że po paru latach przerwy wróciłem do nurkowania. Wróciłem do nurkowania z kilku powodów, konkretnie dwóch. Jeden to Dymitr, drugi to Dominik. Wróciłem do nurkowania po to, żeby tych dwóch moich grzdąców nauczyć nurkować, nauczyć życia, i wymyśliłem sobie, że sposób zabierania ich na dziesiątki wyjazdów, na wyprawy zagraniczne, na setki basenów jest jakimś sposobem na to, żeby wykuć charakter. Tak patrzę trochę przez swój pryzmat. Chłopaki moje, mam nadzieję, w przyszłości chociaż będą nurkować, nie mówię, że mają zostać od razu instruktorami nurkowania. Po drodze miałem całą masę pasji, całą masę przygód oczywiście, o których trochę teraz po tym przydługim wstępie wam chciałem poopowiadać. Moja pierwsza wyprawa zagraniczna, na którą pojechałem, była do Chorwacji. Dzisiaj Chorwacja nie robi na nikogo wrażenia, ale ponad 20 lat temu ta Chorwacja robiła jakieś tam wrażenie. Wybór był najprostszy z możliwych, tak? Jeżeli byśmy się zastanawiali dzisiaj, jak chcesz, żeby wyglądała twoja pierwsza wyprawa zagraniczna, wiadomo, bierzesz globus, kręcisz, zamykasz oczy, wbijasz szpilkę, patrzysz, że wypadły ci Malediwy, sprawdzasz, ile to kosztuje, zaczynasz kręcić drugi raz tym globusem i po 76 razie trafiasz w Chorwację, która się mieści w twoim budżecie, znaczy przekracza go o i tak o 100%, tak? Bo gdzie możesz pojechać wtedy za 1000 zł. Okazało się, że trzeba przyjąć jakieś kryterium, prawda? I tym kryterium było biuro podróży, które oferowało wszystkie możliwe hotele w Chorwacji, które wówczas były. Filtruj przez ten, było bardzo łatwo, ten najtańszy, prawda? Ten najtańszy tam tydzień pobytu będzie dobrze. Jakaś wyspa gdzieś tam w Chorwacji, nikt o niej nie słyszał. Więc to był właściwy moment, żeby pojechać na tą wyprawę. Co jest istotne, do takiej wyprawy się trzeba przygotować. Wiadomo, wydajesz 1000 zł, tak? Będziesz drugi 1000 na hotel, no nie, jeszcze tam trzeba wydać jakieś pieniądze dodatkowo, więc zaczyna się drapać po głowie, trzeba przywieźć pamiątki. Porozmawiałem z kolegą moim z ówczesnym z Bydgoszczy, udało mi się pożyczyć od niego aparat fotograficzny.
na kliszę, no bo wiadomo, nie było jeszcze cyfrowych aparatów, miał aparat podwodny, tak? Z lampą błyskową, jako szczęśliwy posiadacz takiego aparatu, stwierdziłem, dobra, to się trzeba przygotować, jedziemy na tydzień, 3 nurkowania dziennie, będziemy tam robić, tych klisz trzeba trochę nabyć. Ja kupiłem klisz, co już było szalonym wydatkiem, no i pojechaliśmy na tą wyspę. Okazało się, że w całej Chorwacji wtedy można było nurkować z brzegu, wchodzić do wody i bez problemu sobie nurkować, poza tą jedną wyspą, na którą ja pojechałem. Na tej jednej wyspie, żeby nurkować, trzeba było działać z jedynym centrum, które tam było wtedy z Chorwatem, z Sinirzą, zresztą pozdrawiam Sinirzę, niedługo się widzimy kolejny raz. Sinirza z uśmiechem na twarzy powiedział mi, że super, bardzo się cieszę, ale tu nie wolno nurkować nigdzie. Jak chcę nurkować, muszę mu płacić. Więc zacząłem drapać się po kieszeni. Pamiętacie, 1000 zł hotel, drugi 1000 na wydatki. Nie było przewidziane kolejne pieniądze jakieś na ten. Nie pamiętam, z jakiego loka wtedy bociana skorzystałem, czy skąd wziąłem siano, ale było to na zasadzie pożyczki. Pożyczyłem pieniądze, żeby nurkować. Połowę nurkowań zrobiłem wtedy na bezdechu, bo było taniej, trzeba było płacić, bo brałem płetwy po prostu i ten. Wróciłem, w ogóle miałem dylemat, bo żeśmy jeszcze na tej wyprawie wpadli na świetny pomysł generalnie. Któregoś wieczoru poszliśmy na plażę i stoi gość i coś wrzuca do wody, po czym ściąga ten sznurek. Więc patrzymy, co on robi. A on ma taką deseczkę, na deseczce ma czerwonego kraba i na tym tam takie dwa haczyki. On sobie łapał w ten sposób ośmiornicę. Rzucał to do brzegu, te ośmiornice tam się na tego kraba rzucały, na tą deseczkę i wyciągał. Więc my wpadliśmy na pomysł, że sobie zrobimy grilla z takich ośmiornic również. Czemu nie? Będzie taniej. Kolejny raz. Poszliśmy do lokalnego sklepu, kupiliśmy deseczkę. Bum, pierwszy rzut. Deseczka się urwała. Po 5 dniach brakowało już tych deseczek w tym lokalnym sklepie. To naprawdę bardzo mała miejscowość. Została tylko jedna taka duża. Był z nami kolega, który był większy niż ja, aż tak w głowę. I pamiętam, że z główki portów poszedł i mówi, dobra, to musimy takiego potwora chwycić, jak rzucimy. Rzucił tą ośmiornicę, zaczął zwijać. I okazało się, że no co, no zahaczył się jakąś linę o coś i tak dalej i ciągnie to. Żyłka była na tyle gruba, że nie był w stanie wziąć i tego wyrwać, więc we dwóch próbujemy to ciągnąć. W końcu idzie, ale jakiś kamlot na końcu pewnie wisi. Wyciągamy, okazało się, że wyciągnęliśmy taką 10-kilogramową ośmiornicę. I mój kolega z tą ośmiornicą na tym haku biegł po tym molo, bo ta ośmiornica zaczęła uciekać. W pewnym momencie mu spadła. Nie wiem, czy powinienem to mówić, bo to idzie w internet. On ją zaczął kopać, żeby mu nie uciekła. Zabrał ją. Generalnie zrobiliśmy zamieszania na cały tamto ten port. Jakiś kelner się nad nami zlitował, przyszedł, zabił tą ośmiornicę, po prostu ją odwrócił, przekręcił ten dziób, wyrwał. I mieliśmy super gumowatego grilla, bo nie wiedzieliśmy, że wtedy, że tą ośmiornicę trzeba oczywiście potraktować. To się uczyliśmy dopiero później. Natomiast z tej wyprawy robiłem całą masę zdjęć. Pojechałem na swój pierwszy zagraniczny wrak, na Teti, który był wtedy bardzo mało popularnym wrakiem. Który mnie zachwycił, który w ogóle nurkowaliśmy wtedy z dwumetrowymi kongerami, które podpływały do nas, bawiły się z nami, próbowały wchodzić do jakietów. Nurkowanie było rewelacyjne. Ja byłem tak zachwycony, że na koniec tego nurkowania, jak już cała grupa wychodziła, jeszcze się oddzieliłem, urwałem, na koniec wypłynąłem, żeby zrobić zdjęcie. Wróciłem z tej Chorwacji. Okazało się, że wypstrykałem 30 parę klisz. Poszedłem do pana w Kaliszu, wtedy tutaj koło Tęczy był zakład fotograficzny i poprosiłem, żeby czy byłby tak uprzejmy, miły, wziął mi te
wywołał te filmy wszystkie i ja sobie wtedy przyjdę i wybiorę odbitki, a on zaznaczył, że po jednej odbitce na każde zdjęcie. I idę do odbioru tych zdjęć, tam po tygodniu czy po jakimś tam czasie. Pan mi mówi, że tam 1000 złotych czy ileś. Zbladłem. Mówię, jak 1000 złotych? Jak ty, ja już jeden kredyt spłacam za tą wycieczkę. Teraz drugi mam za te zdjęcia. Spłacasz. To jest nie do zaakceptowania. Mówię, niech pan chociaż pokaże te zdjęcia. Wyczuł, że jestem skłonny nie zapłacić. Nie było takiej możliwości. Jak sobie zapłacę, to będę mógł odebrać te zdjęcia. No i powiem wam, że odebrałem te zdjęcia. Na te 30 parę klisz wyszło mi jedno zdjęcie. Pod wodą. Pokażę wam to zdjęcie, żeby nie było, że jestem gołosłowny. Wyszło mi jedno zdjęcie. To jedno zdjęcie, kiedy wróciłem na koniec tego wraku, kiedy rozładowała mi się lampa błyskowa, kiedy pstryknąłem fotografię, która dzisiaj z perspektywy tego, co robię w fotografii, jest żadna. Ale wtedy mnie kosztowała któryś tam 1000 i była zachwycająca. Była na tyle zachwycająca, że kazałem ją sobie wymalować w centrum nurkowym u siebie na ścianie. Moim pierwszym centrum nurkowym w formacie 6x4 metry. Tak. Z tym się wiąże kolejna przecudowna historia. Tak, bo ta wyprawa, ten wyjazd odcisnęły na mnie bardzo duże piętno, ale o tym już wam za chwilę pokazuję, tylko wam włączę film z wraków Chorwacji. Niech tutaj sobie leci. Na części ujęć będę ja, bo ujęcia robiliśmy wspólnie z moim serdecznym przyjacielem Arturem, którego pozdrawiam. Więc część materiału jest mojego, część Artura, ale to jak gdyby jest to samo, bo my tak nurkujemy wspólnie, robimy materiały wspólnie. Wracamy do obrazu na ścianie. Zaplanowałem centrum nurkowe, będzie otwarcie centrum nurkowego. Głównym motywem, głównym momentem jest to, kiedy masz otworzyć drzwi, wejść i zrobić takie wow, bo to będzie ta ściana. Tam na tej ścianie z tego błękitu ma jeszcze się wyłaniać żółw. To ma być ten moment, kiedy każdy wchodzi, więc ten klimat, nastrój, wszystko. Dobrze. Centrum się buduje w tempie błyskawicznym. Idę do plastyków, którzy mi wymyślili tą koncepcję. Mówię, no to teraz byście przyszli to i namalowali, prawda? Tak jak rozmawialiśmy. Za rok. I mówię, jak za rok? Jak za rok? To co masz? Wchodzić i mieć ścianę 6x4 metry, pustą, brzydką, to sobie jakieś logo tam powieść. Ja mówię, jak logo? Nie, to tak nie może być. To my ci damy koleżankę. Koleżanka oczywiście powiedziała, że nie ma problemu, ona mi to namaluje, ona potrzebuje tylko 5 dni na to. Tutaj budowa, to ma być otwarcie centrum nurkowego, ona potrzebuje tylko 5 dni. Przez te 5 dni nie może być żadnych robotników. My jej mamy nie przeszkadzać, nie psuć jej wizji artystycznej, przyjść dopiero na koniec, zobaczyć efekt. No dobra. Ustaliliśmy kwotę. To był akurat wyjazd na weekend majowy, gdzieś tam jechaliśmy, chyba na Hańczy, z tego co dobrze pamiętam. Pojechaliśmy na kilka dni nurkowań, wracam, otwieram drzwi. Dodam, że te drzwi były nieprzezroczyste, nam się wchodziło, nie dało się nic podejrzeć prędzej. Otwieram drzwi. I widzę kawałek barierki, taki dwumetrowy, nad tą barierką słoneczko, tak żeby wam to zobrazować, i kaczka gdzieś nad tym wszystkim się unosi, przy czym ta ściana jest po prostu granatowa. Granatowa ściana, dwumetrowa barierka, na tym takie słoneczko nad tym i tam jest kaczka. I ja stoję w tych drzwiach, absolutnie nie wiem co powiedzieć, w tym momencie
ona wchodzi, nie wiadomo skąd się bierze, i jej pierwsze słowa, jeszcze nie zdążyłem nawet ust otworzyć, to, że ty mi nie zamierzasz zapłacić. Skąd wiesz? Bo to jest moja wizja artystyczna. Mówię, ale ja cię nie prosiłem o wizję artystyczną, tylko czy ty to zdjęcie, to umiesz namalować na tej oto ścianie. To jest jej wizja. I stoję tak, patrząc na to dzieło, efekt wow, jak gdyby poszedł się już dawno. Zastanawiam się, jak rozwiązać ten trudny problem. W tym momencie ona mówi, jak ty mi nie zapłacisz, to ja ci to zamaluję. I mówię, super, da, właściwe rozwiązanie. Mówię, no to maluj. Wzięła farbę, jakąś tam czerwoną, czy jakoś zaczęła to mazać po tym obrazie. Efekt był taki, no, że zostałem ze ścianą granatową, która była no, nie taka, jaka miała być. W międzyczasie ktoś mi podpowiedział, że mają jakiegoś tam znajomego, który robi takie malunki, i on robił malunek w piwnicy, w klubie, w którym się wychowywałem, w straży. Tam przypomniałem sobie ten malunek. Mówię, o, przecież moje marzenia, moje dzieciństwo, wszystko się wiązało. Tam stałeś przed tą ścianą i patrzałeś, ja taki chcę. Odnalazłem tego człowieka, mówię do niego, trzy szybkie pytania. Pierwsze, czy potrafisz to namalować? No, pokazałem mu te zdjęcia. Tak, oczywiście. Mówię, dobra. Drugie ważne pytanie. Pamiętajcie, byłem po artystce, już końcówka budowy, więc bez pieniędzy. Ona się mówię, druga rzecz, drugie bardzo ważne pytanie, mówię, ile ty byś za to chciał? I wszystkiego się spodziewałem po artyście, tylko nie tego, że mi powie 30 zł za metr kwadratowy. Malunku. Tak? Nie wiem, czy ktoś kiedyś działa wyceniał. Ja kiedyś na Dominikanie miałem podobną sytuację, że rozmawiam z lokalnym przewodnikiem, mówię, słuchaj, obraz chciałem kupić i mu tłumaczę, co na tym obrazie. On się pyta, no ale jaki ten obraz? No, mu nie, jaki? W sensie taki czy taki? Ja mówię, taki. No to tyle. Ja mówię, a to nie ma znaczenia, co? Nie, oni to hurtowo malują. Tylko rozmiar się liczy, nie? Więc w sklepie, w zależności co było wymalowane, były różne ceny. W hurcie, jak się kupowało ten obraz, to liczył się rozmiar. I dokładnie tak samo było z tym człowiekiem. On po prostu podał mi cenę za metr kwadratowy. I mówię, musi być gdzieś haczyk, nie ma możliwości, żeby było inaczej. Ile ty to będziesz robił? Mówię, na pewno mi zamknie teraz na 2 tygodnie, opóźni otwarcie. On mówi, jedną noc. Jak jedną noc? On mówi, no przyjdę wieczorem, rano wyjdę, będzie namalowane. Mówię, ja sobie robię. Nie, zrobimy. Ale przychodzi następnego dnia i wiesz co, przemyślałem temat. Ja bym jednak 2 noce potrzebował, mówi, bo to najpierw ja wycieniuję tą ścianę, a dopiero potem zrobię te malunki. Jak on mi wycieniował tą ścianę w mojej firmie, już to mogło zostać, tak? Już ten wrak już się nie liczył. Wrak oczywiście był piękny, miejsce oczywiście było piękne, cała ta ściana robiła dokładnie ten efekt, ale wszystko wzięło się... To jest bodajże ten wrak. Wszystko wzięło się od Tetiego. Pojechałem na tą pierwszą wyprawę. Zrobiłem sklep, centrum nurkowe, zacząłem jeździć po świecie, zacząłem szkolić nie tylko nurków, ale również instruktorów, nie tylko normalnych nurków, ale również nurków technicznych, również instruktorów nurkowania technicznego. I jeździliśmy wtedy do Chorwacji, tutaj na górę, do Sveta Marina. Potrzebowaliśmy nowego miejsca. Potrzebowaliśmy miejsca, które byłoby atrakcyjne, głębokie, miało fajne wraki, w miarę blisko i jak gdyby bezpieczne pod takim kątem, że niezależnie od pory roku, że da się zrobić nurkowania w zależności od pogody. I przypomniałem sobie, że przecież moja pierwsza wyprawa zagraniczna była właśnie na tą wyspę Wis i moglibyśmy odnowić kontakt i pojechać z kursami. W ten sposób przeprowadziliśmy
kursy głębokie na wyspę Wis. A ja odwiedziłem ją potem wielokrotnie, nurkując na normalnych wrakach, nurkując na głębokich wrakach. Dzięki tej wyspie nawiązałem współpracę z magazynami nurkowymi, zacząłem pisać artykuły, publikować artykuły, zacząłem robić filmy, które poszły gdzieś tam dalej. Miałem występy na festiwalach, które były w wrakowych. Tutaj gdzieś cały czas lecą jakieś tam nurkowania. Ja sobie teraz pozwolę wam parę zdjęć pokazać z wyspy, która przycisnęła moją karierę, która spowodowała, że co wyłączyć, to może wyłączę to na razie. I tak jak wam mówiłem, najprościej było mi odpalić dwa monitory, co chłopaki tutaj na mnie. Więcej nie masz, tylko to co w tym katalogu, to chyba na swoim kompie będziesz. Nie, tu mam. Bo nie wiem, czy to ci się odpali. No dobrze, to zrobimy inaczej. PowerPointa nie otwiera? Nie. Widzisz, nie mam tego. Dobrze. To żeby tutaj było. To niech sobie tutaj leci jedno. A ja już tutaj mam włączam wraki Chorwacji. Wyspa Wis. Dziś jedna z najpopularniejszych miejsc, jeżeli chodzi o destynację. Wyspa, na której nakręcono Mamma Mia 2 przez prawie 4 miesiące. Cała ekipa. No, dalej, kończę się. Cała ekipa filmowa mieszkała, zajęła wszystkie możliwe apartamenty. No. Jest. Dobrze. Chyba. Czekajcie chwilkę, przepraszamy za. Wyspa, która była zamknięta dla turystyki przez lata, dlatego że była bazą wojskową, ona jest najdalej wysunięta w morze, bardzo mocno ufortyfikowana z całą masą bunkrów na jej terenie, z całą masą miejsc strzelniczych, z jaskiniami, z dość wysokim wzgórzem. Wyspa, która znajduje się gdzieś tam na dole Chorwacji, ona tu jest najdalej wysunięta wyspa od Splitu w morze. 17 km długości, 8 km szerokości, linia brzegowa 84 km. Powiem wam, że udało mi się po niej zrobić 1500 km samochodem podczas jednego wyjazdu, próbując przetrzeć szlaki i zwiedzać różne zakątki. Cała masa nieodkrytych miejsc, zachwycająca. Mi się zawsze, jak gdyby trafiłem do miejscowości Komiża, bo tam był ten hotel, zresztą do tej pory jest hotel Bisevo, którym jest jednym z nadal tańszych w całej Chorwacji. Tak, to jest naturalna zatoka i tutaj trafiłem na Chorwata. Dzisiaj jest kilka baz nurkowych, które tam funkcjonują w różnych miejscach. Opowiem krótko o 6 wrakach, 3 do takich normalnych nurkowań rekreacyjnych, 3 głębokich, których nie da się zrobić podczas normalnego, prostego nurkowania. Pierwszy z nich, Vasilios, zdjęcia, przyznam się, że udało mi się skopiować z takiej bardzo starej chorwackiej książki o wrakach, która niestety jest bardzo ciężko już dostępna. Wrak, no tak jak widzicie, to czym nurkowie różnią się od żeglarzy, że nas emocjonuje to, co wam nie wyszło. I to bardzo, to się bardzo nam podoba. Niestety, tak. Też powiem, że nowoczesna technologia spowodowała, że mamy coraz mniej nowych wraków, chyba że są topione specjalnie. W ogóle zanim zacznę jeszcze o tych wrakach, to każda osoba zaczynająca nurkowanie tak naprawdę nie ma pojęcia o tym, co będzie go kręcić w
nurkowaniu i jedną z takich magicznych rzeczy, która zawsze jest odkryciem, to jest nurkowanie na wrakach, tak? Czyli to jest coś, co powoduje, że po pierwsze jest ten zastrzyk adrenaliny, ale po drugie, że jest coś ciekawego do zobaczenia, odkrycia i każdy widzi tak naprawdę na tym samym nurkowaniu coś zupełnie innego. Najpłytsza głębokość na tym statku, od razu powiem, to jest 25 metrów, najwięcej to jest 55, ten wrak ma ponad 100 metrów długości, ponad 15 metrów szerokości, czyli tak naprawdę 15 metrów teraz wysokości, to jest dość spory budynek, nurkujesz koło takiego budynku. Tutaj macie skalę, chociażby sam dziób tego w porównaniu do reszty nurków. Oczywiście opleciony już jakimiś sieciami, oczywiście elementy drewniane zjedzone na statku. Im dłużej statek przebywa w słonej wodzie, pod wodą, tym bardziej jest zjadany, tym mniej go zostaje, tym te elementy drewniane nikną, potem stalowe. Tak naprawdę te statki się szybko zapadają. Tutaj macie pojemność ładowni, tak? Tego statku, bo akurat jesteśmy w środku w ładowniach, więc zobaczcie skalę wielkości, nie? To co normalnie było ogromnym statkiem, dzisiaj jest tak naprawdę piękną rafą. Oczywiście z jedną z zalet nurkowania na wrakach jest to, że one stają się naturalną rafą i porastają bardzo szybko zwierzakami i roślinnością. Dodatkowo od razu zamieszkują jakieś tam zwierzaki, więc to robi wrażenie. Skala, tak, jak gdyby możliwość nurkowania na wielu poziomach na tym wraku, możliwość przepływania tymi galeryjkami, to są uchwyty do szalu, tak, dobrze mówię, możliwość zajrzenia do sterówek, tak, przewróconego statku, zmiany tych poziomów, zmiany głębokości, wszystko powoduje, że wychodzisz z takiego nurkowania i chcesz na nie wrócić, że nie zobaczyłeś wszystkiego, że to jeszcze za mało, że chcesz więcej i więcej. Nie wiem, ile do tej pory zrobiłem nurkowań na Wasiliosie, na pewno więcej niż 20. I powiem Wam, że wciąż mam niedosyt tego statku, wciąż mam niedosyt. Jeszcze nie wszędzie zajrzałem, jeszcze nie wszystko widziałem. Za chwilę powinniście zobaczyć. Tu oczywiście są nurkowie powieszani sprzętem, bo mi tak naprawdę ciężko określić, kim ja jestem, bo nie jestem ani fotografem, ani filmowcem. Tak naprawdę większość swojego materiału, który robię fotograficzno-filmowego, robię w międzyczasie, w trakcie szkoleń, które prowadzę, w trakcie wyjazdów, które robię, w trakcie nurkowań, które prowadzę, i ten aparat jest tylko dodatkiem do całej reszty. Rzadko zdarza mi się tak, że idę tylko sensu stricto nurkować z aparatem czy kamerą, więc no mówię, to te zdjęcia też są stare, nie? To jak gdyby jest technologia sprzed ładnych paru lat. Zobaczcie śrubejster i skalę tego statku. Teti, tak? Czyli ten mój statek, od którego się wszystko zaczęło wyjazdowo, to najbardziej wrażliwy moment to jest to koło sterowe, ale to ja jesteśmy przy kole sterowym, to ja sobie pozwolę tu w tym miejscu zrobić tak. Dziób oczywiście zmasakrowany, z płytkimi wrakami też zawsze jest tak, że im więcej czasu minie, tym one są szybciej zdewastowane przez fale morskie, przez sztormy, rozczaskane, więc bardzo często te płytkie części wraków to jest po prostu złomowisko, dopiero coś głębiej zaczynają wyglądać. Oczywiście nie muszę Was przekonywać, że im wraki są głębiej, tym są ładniejsze, bo są mniej zniszczone. Dlatego jak gdyby to był jeden z powodów, dlaczego zacząłem nurkować głęboko. To są te kongery, o których Wam mówiłem, że przypływają. One są nauczone, że grupy nurkowe, które tam przypływają, je karmią, mają jakieś ryby i tak dalej, więc potrafią normalnie do jaketu zaglądać, wsadzać głowę pod pachę. Tutaj na zdjęciach będziecie widzieć. To koło sterowe, ta barierka nieszczęsna, którą miałem wymalowaną na ścianie w swojej pierwszej siedzibie.
Tutaj na zdjęciach, na większości zdjęciach jest Artur. Akurat nie wiem, czy to nie jest jego film, albo odwrotnie, bo my tych nurkowań zrobiliśmy kilka. Tutaj robiąc zdjęcia, nie wiem, akurat tu ma tylko jeden aparat, bo często też jest tak, że mamy dwa zamontowane, jeden aparat na kamerę na sobie. No tutaj właśnie macie kongery, tak? Robi niesamowite wrażenie, jak się tutaj gilga od spodu, zwłaszcza jak się nie spodziewasz, nie wiesz tego, że on tam może być, że możesz się z nim spotkać pod wodą. Zresztą nawet jak wiesz, i tak robi to wrażenie. Okay. Fortunal to jest statek, który dziś, ostatnio wyglądałem najnowsze zdjęcia zrobione przez mojego kolegę, już tak nie wygląda. Tu jest jeszcze w całości, dzisiaj już się cały zapad już jest załamany, już te maszty nie stoją, już całe nadbudówki. Tak jak wam powiedziałem, to co wy żeglarze uważacie za katastrofę, my uważamy za super rzecz, to jest śruba. Tak, tu widać wyraźnie, jak dziobem przywalił w okoliczną skałę, tam pan, nie wiem czym był zajęty, tak, przywalił w skałę i bardzo ładnie umiejscowiony statek, bo on leży na głębokości 40 paru metrów. Włączymy coś dalej. On leży na 40 paru metrów, już. Spróbujemy tak, tutaj. Daj go nie wleć. Nie, nie, już też żeśmy tutaj gdzieś lecieliśmy, więc czekaj. Dobra, próbowałem. On leży na głębokości 40 paru metrów i jego dziób wystaje z takiej naturalnej skarpy, więc jak się odpływa od tego wraku z przodu tutaj, to normalnie ma się wrażenie, że on za chwilę ma napłynie na ciebie. Do tego leży pod takim nienaturalnym kątem. Niesamowite miejsce do nurkowania, dlatego że tu widać dokładnie tą skarpę. Niesamowite, bo on leży przy takiej nawisie skalnym i pionowej ścianie w dół, która ma kilka półek, więc tam nurków zabiera się na różne poziomy i ci, co nie mogą tak głęboko nurkować, po prostu siadają na półce i oglądają nurkowanie z półek. Bardzo fajne miejsce, bo jak się wie gdzie, bo okazuje się, że to też nie jest takie oczywiste, można je skończyć po nurkowaniu na wraku, można je skończyć w jaskini, która jest całkiem przyjemna. Jedna z charakterystycznych rzeczy tych wraków, że na każdy wrak w Chorwacji, na jakim się zdarzyło nurkować, ma swoją królową, to jest skorpena, ta czerwona rybka. I normalnie te ryby są takie, a na tych wrakach dochodzą do naprawdę olbrzymich rozmiarów, tylko jest jedna, tak, na takim wraku i to one się tam gdzieś przebijają. No i widać skalę tej skorpeny. To jest ciekawe, bo ona w świetle lamp błyskowych i latarek jest czerwona, ją widać, natomiast normalnie jak patrzysz na ten wrak okiem, kiedy nie jest oświetlone, ten czerwony kolor zanika pod wodą i efekt jest taki, że bardzo trudno ją zobaczyć. Ona ma te kolce na górze jadowite, więc patrzymy po prostu pod wodą. Normalnie na talerzu też jest czerwona. Na talerzu też jest czerwona i do tego bardzo smaczna, tak, prawda? Zgadzamy się, tylko bez kolce. Tutaj jest wejście do tej jaskini, o której mówiłem. Bardzo fajne zwieńczenie nurkowania, ta jaskinia chyba na 6-7 metrach. Trzy wraki do nurkowań technicznych. Pierwszy Brioni, o którym chcę wam powiedzieć, to jest wrak, który przez wiele lat mi umykał. On jest położony w takim miejscu tej wyspy, że w okresach, kiedy ja jeździłem, stan morza nie pozwalał nurkować na tym wraku, więc nie mam za dużo materiału fotograficznego i te zdjęcia są takie, jakie są. On też jest stosunkowo głęboko, bo nam tam głębokości tam do 60 metrów. Szczerze wam powiem, nurkowałem na nim bodajże dwa razy do tej pory i jakoś tak ten wrak mnie jeszcze nie zachwycił. Kolejna skorpena zgodnie z obietnicą, duża na
na tym wraku. Góra tego wraku była ładna, galeryjki obrośnięte tymi żółtymi gąbkami, które naprawdę robią wrażenie. Lowak to jest właśnie przykład stateczku, który już jest prawie całkowicie rozpadnięty. Bardzo głębokie nurkowanie, to jest 80 parę metrów tutaj w głębokości. Widać niektóre elementy bardzo wyraźnie, tak jak teraz widzicie ster, tak, stępkę, gdzieś tam cała reszta rozpadnięta. Oczywiście też przywalił ostro. Moje pierwsze nurkowanie na tym wraku przy bardzo złej pogodzie, kiedy skoczyliśmy do wody, wylądowaliśmy na dnie obok ściany, szukaliśmy go dłuższą chwilę, nie udało nam się go znaleźć i wynurzyliśmy się. Kiedy parę dni później zanurzałem się na ten wrak, nie wierzyłem, że byliśmy obok, bo widoczność była ileś razy lepsza i ten statek był widać w jednym miejscu, był widać całą ścianę. Wiedziałem, którędy żeśmy się wynurzali po tej ścianie, bo rozpoznawałem dziury, którymi żeśmy płynęli, więc pewnie byliśmy parę metrów w bok obok tego statku. Nie udało nam się na nim wtedy za pierwszym razem zanurkować. Zrobiliśmy sobie kolejna skorpiona oczywiście. Zrobiliśmy sobie wtedy piękne nurkowanie na piasek. Bardzo ważny typ nurkowań. Oczywiście to, ponieważ to są głębokie nurkowania, to tu widzicie wszyscy obwieszeni tymi butlami, latarkami i tak dalej. Tutaj sprzęt. Crème de la crème wyspy, to co przyciąga ludzi na tą wyspę, czyli wrak samolotu B-17, który leży w całości. Jak pierwszy raz pojechałem na tą wyspę, rozmawiam z Chorwatem, on mówi, no jest taki wrak B-17, mamy, właśnie wczoraj byliśmy z nurkami OWD. Czyli z takimi, którzy mają uprawnienia do 18-20 metrów. Ja mówię, jak byliście, że tam jest 70 parę metrów. Tak, bo my tu mamy taką technikę nurkowania, i to był pierwszy raz wtedy, gdy się spotkałem z taką techniką, że płyniemy, kasujemy bardzo dużo pieniędzy, bo ludzie chcą zobaczyć sam ten statek, no i zanurzamy się na 20 metrów przy linie, ludzie się trzymają liny i go widać z 20 metrów. A woda, widoczność na wyspie potrafi bardzo często przekraczać 50 metrów, tak, z racji tego, że ona jest bardzo daleko wysunięta w morze i naprawdę z 20 metrów ten wrak widać. Z 20 metrów? Tak. Nieźle. Oczywiście jak się zbliżymy, tak, no ten to już jest bardziej widoczny. No to my tutaj na tym samolocie zrobiliśmy kilka nurkowań. Co jest ciekawe, bo na Wisie była baza, podczas II wojny światowej była baza lotnicza. Ten samolot dostał gdzieś pod Wiedniem, bombardował Wiedeń, był uszkodzony, przyleciał na Wis, zrobił kilka okrążeń nad Wisem, ponieważ lotnisko wtedy było zablokowane przez jakiś inny samolot, nie mógł lądować. Wodowali prawie cała załoga, bo poza tym strzelcem dolnym, który zginął w trakcie tego ostrzału, cała załoga wysiadła z tego samolotu i ten samolot unosił się, ja cofnę, żeby pokazać wam jedną rzecz, ten samolot unosił się na powierzchni wody i zanurkował po jakimś czasie dopiero i tu bardzo wyraźnie widać, jak on przywalił dziobem w dno, tak, bo ten dziób ma taki bardzo mocno zgnieciony, a tak poza tym jest, no w całości ma pogięte trochę łopaty pod takim delikatnym kątem. Oczywiście, ponieważ przynajmniej do tego czasu, kiedy byłem tam ostatni raz, wszyscy pilnowali, żeby nic z tego samolotu nie wyciągać ze środka, więc jest widać pasy od naboi w samolocie, widać bardzo dużo elementów, oczywiście już dzisiaj zarośniętych. Duże elementy jak karabiny i tak dalej, oni powyrzucali w trakcie lotu, żeby odciążyć samolot, żeby uratować samolot. Tu macie skalę kółek, tak, od tego samolotu.
Zobaczcie nurka i kółko od samolotu. To jest oczywiście kokpit. To jest niewiarygodne, patrząc tam, wciskając głowę w to, jakie to jest małe. Jak oni w ogóle się tam byli w stanie zmieścić, to pełen podziw. Tutaj macie środek tego, tak, samolotu, tu widać pasy od amunicji. Niestety jest tak, że no, może zabiera wraki, więc te wszystkie szczeliny, które widzicie, to robi czas, to jest coś, co jest coś, co jest niszczone. To jest bodajże ten do namierzania, tak? Do celowania aparatura. Wrak, który na pewno robi wrażenie. Co ja tu jeszcze mam, żeby wam pokazać? Nie, już raz to było. Teraz się będzie 6 razy włączyć. Albo nie. Zrobimy inaczej. Piotr powiedział od razu z góry, że on za długo nie gadać. Mówi, zrób. Ty, bo ty mówiłeś, że 3 dni będziesz mówił, to ja mówię, skróć to trochę, nie? Czy się nie włączy? Dobra, nie ma kodeka. Już mam. To co? Albo inaczej. Ludzie często mnie pytają, dlaczego nurkować. Teraz się włączy. Dlaczego nurkować? Co? Która rafa jest najlepsza? To jest, w ogóle to jest ciekawe, bo przez te wszystkie lata bardzo mocno. Jak się to powiększa? To? Nie, do góry. Przez te wszystkie lata, jak nurkuję, z dzieciństwa pamiętam, że wszystkie osoby, które pytały, ty nurkujesz, tak? To było jedno pytanie, które zadawał każdy wtedy, niezależnie, to było, pokaż nóż. Nie? To był najważniejszy element sprzętu. To był najważniejszy element sprzętu do nurkowania. I teraz, jeżeli miałeś właściwe podejście, to znaczy, ja zawsze uważałem, że wybór wielkości noża i noża jest bardzo ważny dla płetwonurka, jest uzależniony od twojego stopnia zafascynowania filmem Rambo. Jeżeli on nie zajmował co najmniej całej łydki, to byłeś nikim w nurkowaniu, tak? To sobie od razu powiedzmy, jak wyciągałeś to taki nóż prawie jak John Rambo, no to było takie wow, ten gość umie nurkować, od razu wiadomo. Natomiast jak wyciągałeś cokolwiek mniejszego, tak, no było takie nóż, tak? I to oczywiście ewoluowało. Po jakiś czas, po paru latach, jak miałem pierwsze centrum nurkowe, to głównym pytaniem było, ale to jest tylko dla komandosów, prawda? To nie jest normalne. Żeby odczarować trochę nurkowanie u nas w regionie, bo przychodzili ludzie i mówili wszyscy wtedy, że to nie, to się nie da, to nurkowanie to jest, to jest tak ekstremalne, że ja się już nie dziękuję. Dlatego chwilę po otwarciu swojej firmy wymyśliłem projekt Rafa, który do tej pory realizujemy, żeby pokazać, że nie uwierzycie, ale mogą nurkować 10-letnie dzieci, nawet trochę starsze dzieci mogą nurkować, że mogą nurkować kobiety, że da się jeździć po świecie i mieć z tego fan i nie trzeba być Bóg wie jakim komandosem i można mieć kilo czy dwa nadwagi jak ja. Tak, i też się daje radę z nurkowaniem. Dzisiaj, jak ludzie pytają o nurkowanie, zawsze pada to samo pytanie. Gdzie są najlepsze rafy? Słuchajcie, mamy jakąś taką tendencję do rankingowania, do tego, żeby powiedzieć, a ta rafa jest lepsza, tamta rafa jest gorsza. Musimy, tak? Chcemy odhaczać, chcemy
robić mnóstwo wyjazdów, chcemy być w różnych miejscach, tak? Modne jest posiadanie ściany z pobijanymi szpilkami, tu już byłem, tu już nie pojadę. Natomiast prawda jest taka, że nie wiem, czy w żeglarstwie jest podobnie, ale w nurkowaniu główny czynnik, który decyduje o tym, czy gdzieś jest fajnie, czy nie, to są ludzie. Czyli ci, z którymi spędzasz ten czas, bo jednak w ciągu doby jesteś raptem 2 godziny, 3 godziny pod wodą, a całą resztę w towarzystwie tych osób, z którymi pojechałeś. Jeśli nie masz przyjemności przebywania z nimi, jeśli to ci nie sprawia frajdy, to nie jest fajnie, nieważne jaka by ta rafa była. I w drugą stronę, nawet najsłabsza rafa, która jest, jeżeli masz fajnych ludzi i potraficie się bardzo dobrze bawić, daje bardzo fajne efekty. Czasami na bardzo słabej rafie, na której nic nie ma, przypływa stado delfinów i bawi się z tobą przez 15 minut. I teraz, czy to ta rafa była słaba? No, wyjdziesz po takim nurkowaniu i powiesz, kurczę, to nurkowanie było wow, ta rafa była wow. No nie, to jest łódź szczęścia, tak? Czasami na najfajniejszym miejscu trafi się brzydka pogoda, prąd, jakieś złe warunki. Niestety to woda jest nieprzewidywalna. My nie jesteśmy w stanie zawsze zagwarantować tego, że będzie ładnie, że będzie wygodnie, że będzie prąd lub go nie będzie, w zależności jaka jest potrzeba. To wszystko jest płynne i dopóki się tego nie zrozumie, ciężko mówić o jakichś rankingach. Z drugiej strony jest też to, o czym ja bardzo często opowiadam i co jak gdyby przekazuję swoim kursantom zawsze, że ty nie możesz oczekiwać, że jesteś na początku swojej kariery, zacząłeś nurkować i ty chciałbyś zobaczyć najlepsze miejsca nurkowe na świecie. Z banalnej przyczyny. Nikt cię tam nie zabierze. I ja to tłumaczę ludziom w bardzo, bardzo brutalny sposób. Wyobraź sobie, że masz piękny ogródek. Zadbany, wypielęgnowany, wychuchany, wydałeś majątek na ten ogródek, dbasz od lat o niego. I teraz przychodzę ja i mówię, słuchaj, ty masz ten ogródek, cudowny, wiesz co, a ja mam kinderball do zorganizowania, na 150 dzieciaków, byśmy tutaj, wiesz, dmuchańca postawili, basen tam w tym narożniku na tej twojej trawie, wiesz, będą balony, grilla się zrobi, będzie fajnie. Z mojej perspektywy będzie fajnie, tak? Mam super atrakcyjny ogród, który wpadnie 150 dzieci i po tej imprezie on już nie będzie fajny. Nigdy nie będzie fajny, tak? Wejdą, zniszczą, połamią, zadepczą, zmasakrują. I dokładnie tak samo jest z nurkowaniem. Jeżeli ty jesteś przedszkolakiem i chcesz jechać na drugi koniec świata i bardzo często spotykam ludzi, którzy mówią, wiesz, w tej Australii to byłem, nic specjalnego, na te Malediwy, no tak, no, nic nie widziałem, gdzieś tam byłem. Chłopie, wydałeś już 100 tysięcy złotych na jeżdżenie po świecie, a nadal nie wydałeś pieniędzy na to, żeby się nauczyć nurkować. Nadal nie spędziłeś czasu i energii na to, żeby podnieść poziom swoich umiejętności do takiego, żeby móc podróżować efektywnie po świecie. Bo jeżeli ty jesteś przedszkolakiem, jeżeli ty nurkujesz raz w roku, jadąc na wyjazd gdzieś tam, tylko i wyłącznie, to nikt cię nie zabierze na najlepszą rafę, bo ty popłyniesz i koral, który rósł 20, 30, 50 lat, zniszczysz jednym kopnięciem. I ta rafa po 100 takich osobach jak ty już nigdy nie będzie najpiękniejsza. Więc nie masz szans, jadąc gdzieś w świat, żebyś zobaczył najpiękniejsze miejsca, jeżeli nie udowodnisz swoimi umiejętnościami i swoimi certyfikatami, swoim doświadczeniem, że ty umiesz nurkować, że jesteś kompetentny i że można ci pokazać najfajniejsze miejsca. Jeżeli ty to zrobisz, to tak, to lokalni przewodnicy zabiorą cię w takie miejsca, gdzie prawie nie nurkują. A dlaczego cię zabiorą? Bo oni sami chcą tam nurkować, tylko dostają samych takich przedszkolaków i muszą nurkować w kółko na tych samych najgorszych rafach. Więc dla nich będziesz wyzwaniem, im to sprawi przyjemność,
kiedyś rozmawiałem na ten temat z Dobrowną. Dobrowna 10 lat, tak, dzień i noc w Egipcie, od rana do nocy. I ona mówi, że ona większość nurkowań robiła w kółko na tych samych rafach, no bo zabierali przedszkolaków właśnie na te same rafy. Dopiero jak przyjeżdżali zaawansowani nurkowie, grupy, tak, dopiero udawało się robić fajniejsze nurkowania, bo było z kim zrobić te takie fajne nurkowania. Ja byłem kiedyś jako klient na kilka, konkretnie 2 tygodnie na statku, no i pytam się tych organizatorów, mówię, słuchajcie, popłynęlibyśmy na taki wrak tam, do Dunravena wtedy. No nie, nie da się, bo tu musi 6 osób płynąć. Ja mówię, ale na statku jest 20. Mówię, to czemu nie zaproponujemy wszystkim, czy chcą płynąć, bo to trzeba dopłacić. Mówię, rozumiem. Słuchajcie, jutro płyniemy na wrak, trzeba tylko dopłacić. Kto ma ochotę? Wszyscy. Potrzebne są jeszcze chęci, tak? Jeżeli jedziesz gdzieś w świat, no to albo po to, żeby leżeć, albo po to, żeby leżeć na leżaku i mam całą masę znajomych, nie obrażajcie się na mnie, którzy jeżdżą po świecie, jeżdżą w najdalsze zakątki. Jeżdżą w najdalsze zakątki, ale nie wychodzą z hotelu, nie? Spędzają czas w super luksusowym 5-gwiazdkowym hotelu. W tym hotelu ktoś ich tam masuje, podaje drinki. Mają nawet super widok z okna, ale poza tym nie robią nic więcej. Nie wychodzą, nie próbują lokalnej kuchni, nie podróżują, nie zwiedzają. Jasne, że jest to jakiś styl podróżowania, natomiast co mnie jako instruktora, jako właściciela centrum nurkowego najbardziej cieszy, to, że nurkowanie pozwala mi poznawać ludzi, którzy są ciekawsi. Ludzi, którzy są ciekawi świata, którzy chcą podróżować, którzy uwielbiają jeździć, którzy cieszą się tym, że można robić coś więcej. I najczęściej na wyjazdach jest tak, że jak coś proponuje, że robimy coś ekstra, to wszyscy mają na to ochotę, wszyscy chcą to zrobić, bo jest ciekawiej, nikt nie spędza czasu na siedzeniu w hotelu. Ukoronowaniem mojej kariery instruktorskiej było zdobycie najwyższego stopnia instruktorskiego w systemie. Od samego początku, jak zacząłem swoją karierę, stwierdziłem, że no dobra, jak jest początek, gdzieś zacząłem, to musi być koniec, nie może być tak, że jest coś tam pomiędzy. Udało mi się zostać kurs dyrektorem, udało mi się to osiągnąć w wieku 30 lat, czyli znowu byłem jednym z najmłodszych kurs dyrektorów na świecie w całym systemie PADI. Uważam to za jakiś tam swój osobisty sukces, ale droga, która mnie do tego poprowadziła, była dużo bardziej ciekawa, bo nagle się okazało, że prowadząc centrum nurkowe w Kaliszu, podkreślę to jeszcze raz, w Kaliszu, gdzie wtedy do najbliższej wody mieliśmy 100 km, bo jeszcze honoratka nie istniała, to był Budzisław. Wystawiałem najwięcej certyfikatów jako centrum nurkowe na świecie. Wystawiałem najwięcej certyfikatów Master Scuba Diver, czyli tego najwyższego certyfikatu na świecie. Udało mi się w Kaliszu doprowadzić centrum nurkowe do takiego poziomu, że co półtora, co 2 miesiące jeździliśmy na wyprawy w świat. Jasne, że to tylko dzięki ludziom, dzięki temu, że chciało im się, że chcieli działać. Trochę mi ułatwiła sytuacja geopolityczna, też nie czarujmy się, dolar był po 2 złote wtedy. Ale tak, była duża możliwość podróżowania. W momencie, kiedy pojechałem na swój kurs, tak, tu widać kolejną tą skorpenę olewną na Tetim. W momencie, kiedy pojechałem na ten kurs, to też bardzo ciekawa sytuacja, bo
ja wtedy nie mówiłem po angielsku, to znaczy coś tam mówiłem, nie? Ale stwierdziłem, że bezpieczniej będzie jak zabiorę ze sobą mojego serdecznego przyjaciela Rynia, pozdrawiamy Cię Rynio, który mówił bardzo dobrze po angielsku. Pojechaliśmy na pierwszego dnia na rozpoczęcie kursu, wychodzi aktualny wiceprezydent Paddy James Morgan, też go pozdrawiamy, wychodzi, zaczyna swoją prezentację i właśnie wtedy zrozumiałem, że go w ogóle nie rozumiem. Nie rozumiem ani jednego słowa z tego, co on mówi do mnie, więc nie mam pojęcia i te wszystkie pieniądze, ten czas, to wszystko, co spędziłem, żeby się tu dostać na to szkolenie, pójdą w błoto, bo nie jestem w stanie zrozumieć, więc ale mówię spokojnie, mam tłumacza, tryknąłem Rynia, mówię, przyjacielu, nie w tego laptopa, tylko weź to popatrz tam, co on mówi. No i tak zerkam na Rynia, zerkam na Jamesa Morgana, zerkam na Rynia i okazuje się, że Rynio ma jeszcze większe oczy niż ja. I tutaj jest ten moment w życiu każdego człowieka, jak ci ktoś przystawia pistolet do głowy, nie? Że wie, przelatują te tysiące obrazów, więc ja się w ciągu bardzo szybkiego czasu musiałem nauczyć języka angielskiego, żeby zdać ten kurs. Udało mi się, tak? Okazało się, że akurat po prostu to tego pana z Ameryki nie rozumieliśmy, zresztą było lepiej, tak? I sobie jakoś tam poradziliśmy. Ale jedną z prac, którą nam zadano grupowo na tym programie, to była praca pod tytułem Wy jako stolik, tak? Tutaj jesteście centrum nurkowym i teraz macie przekonać zwykłego śmiertelnika, zwykłego człowieka do tego, że trzeba tak, żeby zmienił swoją karierę i został instruktorem nurkowania. To było zadanie grupowe, które nam podano właśnie tego pierwszego dnia. Tak? Zbliża się ostatni dzień kursu, no i jest ożywiona dyskusja u nas w grupie. Pytam się, o co wy się tak tutaj denerwujecie, bo nie zdążyliśmy nic przez 2 tygodnie. Nie zdążyliśmy nic przygotować na to zadanie. Jakie jest zadanie? No te pierwszego dnia, co mówili. A, my wtedy jeszcze nie mówiliśmy po angielsku. Dobra. Więc co to było za zadanie? No wytłumaczyli nam, no i nie da się. Więc z moim serdecznym przyjacielem Ryniem stwierdziliśmy, że trzeba temu szybko zapobiec. I na szybko zrobiliśmy film, którym notabene wygraliśmy oczywiście ten konkurs. No, łącznie. Film jest, jaki jest, nakręcony komórką, bez dźwięku, alarm o 5:30. Że tak wygląda twój każdy poranek? Jedna impreza była. Czy czujesz, że twoje życie jest szare? Powinieneś zmienić swoje życie, tak? To jest najwyższa pora, żeby zostać instruktorem nurkowania. I twoje życie nabierze kolorów. Oczywiście twoje nowe miejsce pracy. No i jakość tego jest żadna, okręciliśmy to na szybko telefonem. A to moja drużyna, tak? Doomsday Dive Squad, czyli skład dnia ostatecznego. Taką żeśmy drużynę pierwszego dnia wymyślili nazwę sobie. To dopiero ostatniego się dowiedzieliśmy, co znaczy. Przez te wszystkie lata jako instruktor udało mi się pojeździć trochę po świecie. Mówię,
miałem bardzo duży problem z wybraniem materiałów, dlatego że robiliśmy kilka dużych imprez, jak na przykład poszukiwania wraków na Bałtyku, gdzie przez parę dni pływaliśmy niestety już dzisiaj niefunkcjonującym jednostką North Star. Nasz serdeczny kolega Mariusz, który był właścicielem, udostępniał nam ten statek do poszukiwań. Załoga, która była przecudowna, skupowała informacje od lokalnych rybaków za flaszki, gdzie rwą sieci na miary. Pływali specjalnie z wędkarzami na nowe trasy, żeby sprawdzić pozycje dla nas. Fajne akcje. Najniefajniej mieli ci, co spadali na przykład na 60-80 metrów i okazało się, że to jest kupka jakichś kamieni, a nie wrak i trzeba wychodzić i robić dekompresję znurkowania po 80 metrów. Nam się udało znaleźć podczas takich zabaw dwa niby wtedy nieoznaczone wraki. Niestety mówię, statek został sprzedany, imprezy się skończyły. Miałem przyjemność poprowadzić parę wypraw jako szef wyprawy dla ówczesnej gazety, która funkcjonowała, gdzie byłem odpowiedzialny za nurkowania. Robiliśmy różne projekty, na przykład nurkowałem z Nawigatora 21, to jest ten ogromny statek Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, gdzie robiliśmy wspólnie ze szkołą projekt oczyszczania wraków sieci. Ci chłopaki z Ghost Diving robią podobne eventy, tylko my wtedy robiliśmy to z 70-metrowego okrętu, gdzie do wody nas dźwig wsadzał po prostu. Była nawet klatka, do której się wchodziło, dźwig nas podnosił, wystawiał za burtę, opuszczał w klatce do wody. Tak samo byliśmy podejmowani. Bardzo fajne projekty. Przez lata jeździłem na Bałtyk, na nurkowania, na Heweliusza. Niestety w tamtym czasie mój sprzęt fotograficzno-filmowy nie był na tym poziomie, żeby sfilmować ten wrak na takim poziomie, żeby to się dało pokazywać. Tu macie wrak żaglowca, to jest akurat drugie nurkowanie. To jest akurat drugie nurkowanie w ogóle na tym wraku. Nurkowanie robione wspólnie z Muzeum Morskim, z gazetami. Pierwsze nurkowanie, które się odbyło na tym wraku, było przy widoczności metra, więc chłopaki tam zeszli zimą, pomacali, mniej więcej narysowali. To miał być żaglowiec, tak, ze wstępnych jak gdyby wyliczeń. Okazało się, że jak się zanurzyliśmy, ja akurat byłem pierwszy wtedy na tym wraku, żeby go sfilmować, że ma śrubę, więc to nie jest jakiś tam żaglowiec, więc jakiś jeden z pierwszych parowców. Finalnie nie wiem, czy Muzeum Morskiemu udało się go zidentyfikować, czy nie. Natomiast bardzo ładny na piaseczku leżący wrak. Tutaj widoczność wody jak na Bałtyk też bardzo, bardzo przyjazna. Tu za moimi plecami z kolei widzicie Dunravena. To jest wrak, który leży do góry nogami. Jest obrócony i nurkuje się w środku w tym wraku. Tak naprawdę, jak wam powiedziałem, bardzo mi trudno było wybrać jakiś materiał, bardzo trudno opowiadać, bo tak naprawdę o każdym wraku można by opowiadać godzinami. Mógłbym wam wyświetlić filmy chociażby z wraku, który Tistegorn, który leży w Egipcie i siedzielibyśmy i oglądali motocykle, jeepy i wszystko inne. Konkluzja jest taka tego spotkania, bo tu się powoli trzeba, dziewczyny się już nudzą, widzę. Nie? Konkluzja jest taka z mojego gadania, że moja przygoda w nurkowaniu to tak naprawdę woda i to jest przygoda, która się nigdy nie kończy, bo ja nie wiem, co mnie spotka na każdym kolejnym wyjeździe, na każdym kolejnym nurkowaniu. Dzisiaj świat zmalał, tak? Podróżowanie wszędzie jest bardzo, bardzo przyjazne. Co mi się najbardziej podoba aktualnie w nurkowaniu, to to, że
mam możliwość przekazywania dalej tej pasji i pokazywania tego świata młodym ludziom. Bo dziś moja ostatnia rozmowa chociażby z Tomkiem Śniadowskim, regionalnym menedżerem PADI, z którym się widzimy za dwa dni, też pozdrawiam Tomka, że aktualnie cały świat potrzebuje instruktorów nurkowania. Wszędzie każda baza nurkowa na świecie potrzebuje dzisiaj instruktorów nurkowania. Ostatnie lata pandemii spowodowały, że dużo mniej ludzi przychodziło na normalne kursy, dużo mniej ludzi się szkoliło na instruktorów i jest bardzo, bardzo duża dziura. Szacuje się, że brakuje około 50 tysięcy instruktorów w tym momencie nurkowania. Oczywiście jest to związane z tym, że nurkowanie jest coraz bardziej popularne, że ludzie jeżdżą coraz więcej po świecie, wszędzie, w każdym miejscu można zanurkować. Nie ma dzisiaj kraju, gdzie się tak naprawdę nie dałoby pojechać i wejść do wody, albo nie dałoby się tego zorganizować w taki czy inny sposób. Mnie cieszy to, że mam możliwość przygotowywania młodych ludzi do zostania profesjonalistami. Wiele lat temu, dwie dziewczynki, które wtedy uczyłem nurkować, jedna z nich została najmłodszym master scuba diverem na świecie. Dokładnie dwa dni po swoich 12 urodzinach dostała najwyższy tytuł nurkowy i to było absolutnie minimum, jeżeli chodzi o standardy nurkowe. Dziś wiem, że wielu moich wychowanków w momencie, kiedy będą przechodzić 18 rok życia, czyli staną się pełnoletni, zostaną dive masterami, asystentami instruktorów, może nawet instruktorami i jak gdyby z automatu dziś nurkowanie da im możliwość jechania na wakacje w egzotyczne miejsca, spędzania wakacji nie przy ogórkach, tak, żeby sobie zarobić pieniądze, tylko nurkując gdzieś tam na egzotycznych rafach. Gdybym dziś miał gotowych takich ludzi, to dziś mógłbym wysłać w parę miejsc na świecie, więc to jest coś, co mnie cieszy. Oczywiście się wiąże z tym, że pomagałem otwierać gdzieś tam jakieś centra nurkowe, bazy na całym świecie i te przyjaźnie funkcjonują latami, tak jak się z Piotrem przyjaźnimy od lat, chociaż ja ostatnio się zastanawiałem nad tym, myśmy się poznali prawie 25 lat temu. No. I ty byłeś wtedy na mnie zły, tak? A teraz ja jestem na ciebie zły, o to samo. Tak, ale niech to zostanie między nami. To się nie nadaje tutaj na ten, na publikację. Nie, to jak skończymy nagrywać, to tak, jak skończymy nagrywać, to niestety ci, co nie oglądają, nie będą wiedzieć, co się wydarzyło. Trudno, to zrobimy na koniec. Ja mógłbym tak w nieskończoność. Mówię, wrzuciłem tylko parę taśm. Nie chcę was dłużej zanudzać. Myślę, że tą część oficjalną możemy... Zobaczymy, czy są jakieś pytania. Powoli zakończyć. No właśnie to... A może ten, powiemy, co my wspólnie razem jeszcze robimy. O stypendium. Tak, to też jest bardzo dobre. Jakbyś puścił do tego komputera, ja zobaczę, czy są jakieś pytania, a ty powiedz dwa słowa o stypendium. Tak się niefortunnie stało, że nurkuję pokazywałem to zdjęcie, czy nie pokazywałem? Nie, tu masz na tym. Mały Dominik, tak. Ale mój już wyłączyłem, wiesz? To jest to zdjęcie, o którym mówiliśmy, że mam dwa lata. Zapisiłeś z domu. Wisi w firmie. A to ja jestem, ja go trzymam. Płetwo, wiadomo, że płetwo, nie? To właściwe. Zdjęcie robi mój tato, niestety już nieżyjący, który 40 ponad lat prowadził klub płetwonurków, który jeszcze wcześniej został instruktorem nurkowania. Wychowywał pokolenia nurków, między innymi mnie.
Tak się przydarzyło, że pandemia zabrała wielu fajnych ludzi, między innymi jego, co jest niefajne. My podjęliśmy wspólnie z fundacją, z szkołą nurkowania, z szkołą żeglarstwa Morka, z moim centrum nurkowym, z WOPR-em podjęliśmy inicjatywę stypendium dla strażaków, dla ochotniczych straży pożarnych. W zeszłym roku była inauguracja, mniej więcej o tej porze, chwilę prędzej, prawda? Była inauguracja stypendium. Przyjęliśmy całą masę wspaniałych ludzi z bardzo wielu jednostek, których mieliśmy przyjemność szkolić w naszym autorskim programie Ratownik Wodny OSP. To nie był tylko kurs, tak jak wiem, części ludzi się wydaje, kurs nurkowania, czy kurs motorowodny, czy kurs ratownika, to było po prostu wyjęte to poza tymi umiejętnościami, które muszą mieć nurkowie, to było wyjęte dodatkowe umiejętności, dodatkowe rzeczy. Wiadomo, że w tak krótkim programie nie da się zrobić ekspertów, tak, w danej dziedzinie, bo żeby zostać ekspertem, to raz trzeba mieć umiejętności, dwa bardzo dużo ćwiczyć, ale na pewno bardzo dużo do tych wspaniałych ludzi zrobiło pierwszy krok. No i dziś jest inauguracja drugiej edycji. Dziś właśnie rozpoczęliśmy nabór na drugą turę. Powiedz coś więcej, Piotr. Tak, no niestety pytań nie będzie, coś technika dzisiaj zawodzi, także musicie wybaczyć, nie mogę wyświetlić pytań z internetu. Życie, no może za chwilę się uda. Jeśli chodzi o stypendium, informacje na stronie akademiazdrowia.org.pl. Przyjmujemy strażaków, ochotników z OSP. Ograniczoną ilość, szkolenie jest całkowicie bezpłatne. Do 31 marca drogą mailową prosimy o zgłoszenia i powiedzenie w tym mailu paru słów o sobie, dlaczego to akurat Ciebie mamy, tą osobę konkretną szkolić, gdyż to szkolenie nie jest finansowane z żadnych programów unijnych, z żadnych programów 500+, Villa Plus, innych plusów, tylko poświęcamy z Dominikiem i tutaj z kadrą, która też jest na sali, swój czas i swoje pieniądze, więc trzeba nas przekonać, że akurat po prostu tą osobę chcemy szkolić. A my niechętnie wydajemy nasze pieniądze. Nie. To też trzeba dodać. Nie? Zobaczmy pytania, może się uda. Dobra. Zdalnie. Nie ma pytań, jest dobrze. W takim razie, moi drodzy, dziękujemy. Ogromne brawa, podziękowania dla Dominika. Jak się skończysz na personelka, to tylko u niego. Mówiliśmy, że są jeszcze inni instruktorzy, a ich nie znasz, tak? Ale nie zamierzam poznawać. No i cóż, następne Sail Galicia będą 16 marca. Wydarzenie też pojawi się na stronach i Fundacji Morki. Też szykuje się ciekawa niespodzianka, ale to zobaczycie w internecie. Dziękuję za przybycie, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.